Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w maskę zdrajcy. Jak ostatnio tutaj próbujemy sobie w komnatach, w kwaterach wykładowców rozwiązać zagadkę z tymi lustrami i wydaje mi się, że to jest chyba koniec, końcowe lustro. Bo tu nie ma nic więcej. Dlatego musimy pójść tutaj. Tu gdzieś było inne zamknięte pomieszczenie, do którego nie mogłem się dostać. I zobaczymy, co tutaj się stanie. Będę musiał. Teraz. Jeżeli to lustro ma, to iść. No dobra. To w tą stronę. Okej, to moment. To nie możemy tu zrobić tak. To się da zniszczyć? O, da się zniszczyć, okej. Czyli musimy. Ojej. Miejsce tortur. Dyby są. I gilotyna. Okej. Okej, dobra. Nie wiem, czy mi zauważyłem wcześniej. A nie, tu też były te. Tu też była szafa. Nie wiem, dlaczego jej tutaj nie było wcześniej. Czyli tak, będzie. A, jeszcze jest Amon Jero, okej. Ale on nie ma duszy. To wszystko już zdobyliśmy? To lustro jest tu bezużyteczne. Pamiętam, że to była pułapka, ale czysto spojrzałem? O, nie spojrzałem, okej, dobrze. Okej, czyli są demony. Aj. A, w sumie tu też jest gilotyna, no fajnie. Czy są te biesy? A Monjaro miał problem z diabłami. Zobaczymy, czy tam. Czy on tutaj coś robi. Moim znajomemu usunięto duszę. Nie wiecie może, jak mogę ją odzyskać? Czyżby? Fascynujący dylemat. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś pomóc. Czy to przypadkiem nie dotyczy pewnego czarnoksiężnika ze świącącymi tatuażami? Tak, chcę duszę Amona Jero. Wiecie, gdzie ona jest? Tak się składa, że wiemy. Osoba, która ją usunęła, powierzyła nam ją do przechowania. Okej, a co muszę zrobić, żeby odzyskać tę duszę? TLK i mnie wiąże coś, co możesz nazwać umową o współwłasności. Niestety dla ciebie oznacza to, że musisz zapłacić nam obu. Okazuje się, że kończą mi się fundusze, które pozwalają mi zawrzeć pewien rodzaj paktu z mieszkańcami twojej krainy. Ciekawe, czy możesz pomóc mi je uspełnić. Dla mnie ta dusza jest warta 50 tysięcy sztuk złota. Chociaż nie, no mam dużo. Dobra. Jesteś głupcem, Ornoku. Skoro ufasz w walucie, której wartość zmienia się, gdy wiatr zawieje mocniej. Ja bardziej się dorobię na tym interesie. W Maladomini mamy placówkę szkoleniową, która praktycznie niczym nie różni się od tej tutaj. Balzebul wyznaczył wysoką premię na dusze, które pewnego dnia mogą zasilić szeregi naszych elitarnych przedstawicieli handlowych. Przynieś mi duszę trzech uczniów. Młode, podatne na wpływy dusze. Takie, które można z łatwością złamać. To nie podlega negocjacjom. Spróbujmy się z nimi handlować. Wiem, że mi nie pójdzie, ale mam dosyć dużo charyzmy, więc może mi się uda. Już ktoś naznaczył tę duszę, co znaczy, że nie jest dla was, jest dla was bezwartościowa. Obaj pozbędziecie się jej za niższą cenę, albo sobie pójdę, zostawiając was z pustymi rękoma. Oj, nie udało się. Wartość duszy nie ma dla nas żadnego znaczenia, ale dla ciebie jest ona warta o wiele więcej, więc zapłacisz naszą cenę. O, Gan się cieszy. Gan coś tam mówi. Podejrzewam, że ta dusza jest warta o wiele więcej niż nic. A zgodnie z poleceniem waszego władcy, tyle będzie ci się należało, jeśli nadal będziesz się targować. Cena wycena. O, co? Nie rozumiem, o co chodziło. Już daleko zajdziesz w naszym królestwie. Jak chcesz, mógłbym napisać, do kogo trzeba i przyspieszyłbym ten proces. Fajna oferta, ale z żalem muszę odmówić. W takim razie póki co ustawię cenę na 20 tysięcy sztuk złota. Jeśli zmienisz zdanie, być może będę miał kolejną zniżkę. Oronok, ty tchórzliwy impie, mogłeś dostać dwa razy więcej.
U mnie nie masz co szukać podobnej zniczki. Ja poproszę o dwie dusze uczniów. Nic mniej, nic więcej. Wóz albo przewóz. Okej. I się zhandlowałem. Dobrze, że miałem gana w takim razie. Zaraz. Ja mam właśnie dwie dusze. Pojemnik na duszę i pojemnik na duszę. Jeden jest ten, co teraz znalazłem przed chwilą. Ten różowy. A ten niebieski to jest ten, co znalazłem w komnatach Inariusa. Ja jestem gotowy się wymienić. 20 tysięcy sztuk złota. O. Okej. Może cię ostrzegę. Pieniądze zapewnią ci własność duszy, ale nie odkupienie. Dusza Jaro jest naznaczona. Kiedy umrze, trafi tam, gdzie czeka na niego przeznaczenie i będzie musiał całymi dniami stawiać wolę, sławić wolę piekieł. O, coś, co? Czemu po angielsku? Prawdopodobnie dlatego, że korzystam z takiego moda, który zwiększa balans. Rzadziej mi się w tej chwili wyłącza nagrywanie i zecina. I see one of our souls. One of the souls you acquired for me bears the mark of the depository. How positively in. No, a, dobra, nie będę tego czytał, bo niedobrze czytam. Kwit dłużny. A, to tylko o to chodziło. Dobrze. Szukam dusz o unikalne. O, czyli oni też mogą mi dać... Mogą też mi dać duszę złamaną? Tak też myśleliśmy. Masz to wypisane na twarzy. Nie udawaj skromnego. Talka zbyt często bierze się... Aha, nie udawaj skromnego, Talka. Zbyt często bierze się to za kretynin. Możemy ci zaoferować coś, co pasuje do tego opisu. Naznaczoną duszę skazaną na potępienie. Robimy to, by zająć duszę, gdy jej właściciel nadal żyje. Taki okaz znajduje się w rzadkiej fazie przejściowej. Właściciel nie żyje, ale nie dotarł jeszcze do Avernus, gdzie rozpocznie karę. Co chcecie w zamian? A, widać, że masz doświadczenie w pracy z diabłami. Od razu bierzesz się za negocjacje. Potrzebujemy w zamian porównywalną duszę. Prosisz o rzadką duszę? My też takie chcemy. Ja chciałbym duszę osoby, która żyła w najgorszych, najbardziej żałosnych i uwłaczających warunkach, a jednak była gotowa poświęcić się dla miłości. Zgodzisz się ze mną, Oronoku? Nie, nie byłeś nawet blisko, Talka. I znów to ja muszę ratować naszą reputację. Moja idealna dusza to dusza osoby, która dorastała w bogactwie, lecz osiągnęła szczyt zepsucia. Szukam najbardziej chorego, egoistycznego szaleńca, jaki chodził po tej ziemi. Czyli mam przynieść podróże dla każdego z nas? Nie, nie. Oczywiście, że nie. To nie byłoby fair. Chcemy jedną duszę. Jedną duszę, która posiada wszystkie te cechy. Okej, okay, spoko. Dobra. Pentagorius, nie pamiętam jak on się nazywał. Ten golem. On potrafi łączyć dusze, więc muszę znaleźć dwie dusze osobne. I wtedy nie będzie problemu. Chyba w tą stronę. Ja. I tutaj jest. Okej. Okay. Spoko. No jasne, kto potrzebuje aż tyle luster? Dobra, co to jest? Kula. Ta kula jest swego rodzaju urządzeniem sterującym. Zaklęcie, które na nią rzucono, wydaje mi się znajome. To dzieło mojej matki. Nie wyczułam na nich żadnych zaklęć ochronnych, więc proszę, możesz je dotknąć albo zabrać ją ze sobą. Zabierzemy kulę. Obelisk? Nic. Okej, a jak aktywujemy kulę? Okej. Sieci luster. Okej. A może w tą stronę.
bo to były dwa lustra, które w tą stronę są skierowane. Wtedy to leci tam, to leci tu, to poleci tutaj. Okej, okay, lecimy. Użyjmy jeszcze raz kuli. Bo nie we mnie. Okej, okay, leci przez to w tamtą stronę. Leci tutaj. Zbliżałem już na ten stół kiedyś? Tak. Okej. Okay. Leci tutaj, w tą stronę. Dobrze patrzę. Okej, okay, leci tutaj. Okej, okay, to powinno być tyle. Może to jest portal, mnie to gdzieś przeteleportuje. Za późno wszedłem. Nie, nic tu nie ma. Może pójdę najpierw kimś tam. Tak. Dobra, wy. Chwila, zaczekajmy. Gun pójdzie tam. I zobaczymy, czy może jest coś tam potrzebne. Przecież nie powinienem tam wysyłać Gena. No ale zobaczymy, co się stanie. Czyli tak, będziemy musieli. Możemy w sumie od razu zanieść duszę. Zaraz po tym będziemy mogli zanieść od razu duszę Amonowi. I może coś ciekawego tam się stanie. No. Jest tu coś? Tu nic nie ma. Dobra. Ty użyj tego, a ty patrz, co się dzieje. Nie, tu się nic nie stało. Na drugi koniec. Zobacz, jaki miał to wpływ na istotę stojącą na podwyższeniu, kimkolwiek ona by nie była. Zanim światło trafi do pierwszego z luster, przechodzi przez miejsce, w którym na specjalnym podwyższeniu powinien ktoś stać. Dopiero się okaże, czy tożsamość istoty stojącej na drodze światła ma znaczenie. Aha. Okej. Okay. Czy on się rusza? Nie, nie rusza się. O! To jest jakiś tan. A jakby... A, tak, on sobie szedł. Ale cały czas tu jest jakiś ziom. Okej. Zaczekaj. Łatwe niczym sen. Dobra, teraz Gan nie powinien się ruszać. Nie powinien się ruszać i nie powinien wyjść z tego miejsca. Muszę zareaguję na źródło. A! Czyli Gan teraz musi wrócić. Okej. Okay. Osłaniać mnie! Łatwe niczym sen. Duchy, otoczcie mnie. Czyli Gen musi porozmawiać ze swoim odbiciem. Chyba o to chodzi. Co to jest? A, Kadzi tam stoi. Żywiołak należy do Gana. Okej. Okay. Czyli dziwnie. Myślałem, że coś tam się pojawi i będę mógł porozmawiać za chwilę. A tam się Wiedźmin Pomiot pojawił, bo Gan jest Wiedźmin Pomiotem. Pewnie dlatego. Te zwoje chyba już podnosiłem. Okej. Okay. Kadzi w ogóle się nie rusza cały czas.
Gun. O, i tyle? O, dobrze, możemy przeprowadzić pewien test. Poza tym, ona ma tu gdzieś opóźnioną kulę ognistą na 7 poziomie. Weźmiemy, wyrzucimy jedno to. Okej. Okay. Czyli test będzie polegał na tym, że ona w tej chwili ma 26 poziom. Na 27, który zdobędzie teraz, będzie mogła użyć dwóch nieskazitelnych esencji. Powinna być móc użyć. Powinna móc użyć tego. Jest wprawny czarujący czarodziej, który zwiększa klasę czarowania o 4. Poziom klasy czarowania. To jest troszkę... No tak, mógł mi dać wielką inteligencję albo coś takiego. Ale zobaczymy, czy to jest to, czy to ma pewne znaczenie, czy to coś da. Tutaj automatyczne, nie wiem co za zaklęcia, zaraz się dowiem. Ciało z żelaza jest stworzenie potężnego nieumarłego. Okej. Okay. I teraz tak. Tak. Od razu na tym. Ogień i zimno. Zimno. Masz? Nie masz. To ogień. Ogień masz na pewno. Rozdzielimy na pół. Za mną! Daj mi to. I na to muszę rzucić opóźnioną ognistą kulę albo uderzenie płomieni. Dobrze. Jako, że to jest test, odpocznę tutaj. Przez 8 godzin nie powinno mnie nic zaatakować. Trochę stracę tamtego. Ale będę mógł próbować rzucić to. Zobaczymy, czy zadziała. Zadziałało! Tak? 5K6. Dobrze. Bardzo, 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 bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu. Czyli w następnej kolejności poczekam, aż będę miał wystarczająco nieskazitelnej esencji wody. I dzięki temu będę mógł sobie zaczarować lepiej. A to sobie idzie dla mnie. Za mną! Gdzie to jest? Tu. Tak. To tak, powinienem powiedzieć poprawkę do tego, co powiedziałem w jednym z poprzednich odcinków, że prawie bez sensu jest używać z walki dwoma brońmi. Tak. Generalnie tak, dopóki te bronie nie są zaczarowane. Bo jeżeli tutaj widzimy, ile tutaj jest? 5K6. Potem pewnie kolejne 5K6 od zimna i potem kolejne 5K6 od błyskawic będzie miał ten miecz. To praktycznie mamy 15K6. Ile to jest? 90, tak? Potencjalnie obrażeń można zadać. Nieźle. Jest naprawdę nieźle. Więc tego nie wspomniałem. Tak. Więc powinna być poprawka do tego. Co tutaj jest? Lodowa nawałnica. To jest, tak, lodowa nawałnica? Ona ma lodową nawałnicę, okej. Okay. A co dla ziemi? Może jest ziemia? Kwasowa mgła. Nie, to jest zamglony umysł. Kwasowa mgła. Masz kwasową mgłę? Pewnie nie. Pewnie i tak nie mogłaby tego używać, bo ma... zablokowane. Ale jest ciekawa rzecz, bo jeśli będę chciał, to będę mógł na przykład włócznie ulepszyć na... Właśnie. Ja mogę korzystać przecież z nieskazitelnej esencji mocy. Potężniejsza magiczna broń. Masz coś takiego, nie? Tak. Rozdziel na 3. Od razu tego też użyję. Chodź tędy. Mm.
Druzlajka Kuzan. Czyli najlepsze ulepszenie, jakie może być, jest plus 8. To było plus 7, nie? Takie duże ulepszenie to nie jest, ale niech będzie. Tak. Jakbym miał jakiś rapier, to byłoby fajnie. Coś, co jest takie zwykłe, tan. Nie za bardzo dobre. Ewentualnie długi miecz też może być. To generalnie chodzi mi tylko o coś, co może nosić Gan. Raczej on nie może nosić mieszenia. Nie może. Może nosić włócznie. Włócznie plus 4, ale nie będzie mógł nosić tarcze. Tak. Dobrze, jeszcze nad tym pomyślę. Jeszcze pomyślę nad tym. Czyli muszę zdobyć tylko wystarczająco dużo. Aha, od razu. Co jest potrzebne do... Gdzie to jest? Niska zitelna esencja powietrza. Broń wstrząsowa, zaklęcie, wezwanie burzy albo wyładowanie łańcuchowe. Nie mam wyładowanie łańcuchowe, to jest jej czar. Tylko nie wiem, czy mogę to używać. Skawica. Dobrze, będę musiał, jak będę miał możliwość, to tak. Postaram się kupić ten czar. Powinno się dać. Dobrze, w takim razie idziemy pogadać z Amonem Jero. I wtedy on pewnie nam coś ciekawego może powiedzieć. Bo co my mamy w tej chwili? Mamy oko jędzy, dusza Amona Jero, kula aktywacji. Dusza Amona Jero, czyli jedną duszę dostaniemy. O. Dobra, jedną duszę dostaniemy od tych diabłów, a zużyłem już dwie, chyba tak, tą od Beptu i tą, którą z zagadki tego, czyli jeszcze jedną duszę będę musiał jakoś znaleźć, okej. Okay. Przywróć mu duszę. Gdy zbliżasz pojemnik do ciała, jego zawartość wylewa się niczym przez membranę i wchłania się w ciało. Po chwili Amon się porusza. Ja nadal żyję, tak? Tak, ktoś usunął twoją duszę. Musiałem ją odzyskać. I udało ci się przetrwać, mimo że nie zdołałem zapobiec twojemu porwaniu. Chyba powinienem czuć ulgę. A jednak wyczułem, że twoja wizyta w sercu tej nie była spowodowana moją osobą. Okej. Po moim porwaniu dotknęła mnie śmiertelna klątwa i szukam na nią lekarstwa. Jednak wprowadzono w życie intrygę, a moje niepowodzenie sprowadziło na ciebie zgubę. Wygląda na to, że nawet w zwycięstwie towarzyszy mi klęska. Co ci stało? Prezent od starego znajomego. Kiedy król cieni został pokonany, a wokół nas rozpiętał się chaos, widziałem, jak cię odciągano. Krasnolud próbował się za tobą gonić, lecz twoi porywacze prawidłowo oszacowali jego inteligencję i zdołali go wyprowadzić w pole. Ponieważ byłem jedynym świadkiem, który nie był nieprzytomny, martwy, postanowiłem udać się za nimi. Co było potem? Twoi porywarze przeszli przez portal do sfery cieni. Po drugiej stronie wpadłem w pułapkę zastawioną przez panią rektor tego piekielnego miejsca. Pamiętała mnie z czasu, gdy byłem tu uczniem. Zapamiętała mnie na tyle dobrze, by wiedzieć, że należy rozprawić się ze mną szybko i bezlitośnie. Później już cię nie widziałem, nikt cię nie widział. Potem sprowadzili mnie tu, gdzie przeprowadzono na mnie pewien zabieg. Zresztą znasz jego efekt. Okej, gdzie są nasi towarzysze? Większość już nie żyje. Garstka przeżyła zawalenie, ale nie mogłem zwlekać i sprawdzić ich stan. Mogę ci tylko powiedzieć, co widziałem na chwilę przed tym, jak ruszyłem na poszukiwanie ciebie. Jak wiele pamiętasz? Niszka przeżyła walkę. Zaiste, choć nikt jej nie wierzył, demonica była w pełni lojalna. Co jeszcze pamiętasz? Sand pozostał nam wierny, ale Quara sprzymierzyła się z Gariusem. Ich animozje musiały kiedyś wybuchnąć. Szkoda, że stało się to w tak niefortunnym momencie. Coś jeszcze? Kelgar pomagał nam wszystkim dostać się na górę, kiedy sufit zaczął się walić. I dobrze, nikt z nas nie był gotowy na to, co nastąpiło po pokonaniu Króla Cieni. Co jeszcze?
Kiedy forteca się waliła, Karsawior uciekał z nami. Czyli tu mamy możliwość sprawdzenia, znaczy powiedzenia, że pamiętamy, że wszyscy przeżyli. Bo nie ma możliwości importowania zapisu gry z poprzedniego. Czy tam nie ma też możliwości, żeby jakiś atut mieć. To byłoby w sumie ciekawe, jakbyśmy mieli atut, kto przeżył, kto zginął. No to byłoby ciekawie. Grobna rozdała przetrwa w bitwę. I nigdy nie zrozumiemy, jak mu się to udało. Mów dalej. Zivi krzyczała, żebyśmy uciekali, zanim zostaniemy pogrzebani żywcem. Też to pamiętam. Myślała, że pozjadała wszystkie rozumy. Lecz to akurat było najlepsze, co mogła zrobić. Przypominasz sobie coś jeszcze? Okej. Elanie nie opuściła nas na wojorze umarłych. Konstrukta nie miałem. Pamiętam swoje niezadowolenie z tego, że forteca okazała się tak niestabilną budowlą. Tak, niestety potężne i złe istoty mają niefortunny zwyczaj siać zniszczenie, nawet w chwili śmierci. Mam nadzieję, że to ostatni raz, kiedy jesteś świadkiem czegoś takiego, ale mów dalej. Nie, to było tylko tyle pamiętam. Rozumiem, a więc nie pamiętasz ostatnich chwil, gdy sufit zaczął się walić, zabijając wielu z naszych przyjaciół. O kim chcesz się dowiedzieć? O Sandzie. Ocalił go talent magów do przemiany. Kiedy walił się dach, słyszałem, jak wymawia magiczne słowa, jednego z jego ulubionych czarów. Jestem prawie przekonany, że dokończył zaklęcie, zanim runęło. Jeśli dobrał właściwą postać, np. żelaznego golema, istnieje duża szansa, że przeżył. Elani? Elfka była przy tobie aż do samego końca. Jej ciało przygniotła kamienna płyta. Bez wątpienia była przeznaczona dla ciebie. Grobner. Wątpię, czy zdołał daleko uciec. Kiedy uciekaliśmy, słyszałem, jak woła z oddali, prosząc, abyśmy poczekali. Twierdził, że prawie dał mu się ułożyć melodię, która odwróci zawalenie fortecy, czy coś takiego. Został z tyłu. Kajniszka? Nie wiem, czy to ta jej moneta, czy ktoś miał ją w swojej opiece, ale każdy jej krok był idealnie precyzyjny. Przeskakiwała nad każdą szczelinę, unikała każdego kamienia. Kiedy wszystko runęło, a ona była przed nami. Pewnie dołączyłaby do mnie podczas pościgu, gdyby nie dzieliła nas o ściana gruzu. Fajnie, Niszka przeżyła, to była moja ulubiona postać, zaraz po Kelgarze. Co się stało z Kelgarem? On żyje. Dobrze się stało, że nie znalazł portalu do Krainy Cieni. Wątpię, czy Nefrys okazałaby mu tyle łaski, co mnie. Kasavir? Jego ciało odmówiło posłuszeństwa, gdy podtrzymywał walące się przejście. Tak, byśmy mogli się przez nie przedostać. To odpowiedzialność, odpowiednia śmierć dla kogoś, kto tak gorliwie przestrzegał kodeksu honorowego. Dlatego wydaje mi się, że może niespecjalnie mu to przeszkadzało. Zivi? Niestety nic mi nie wiadomo na temat Kitzerai. Nie widziałem ani jej ciała pośród gruzów, ani jaki kierunek obrała podczas naszej ucieczki. Okej, to wszyscy. To w sumie kto nie żyje? Elani i Grobnar nie żyją, i Kasavior nie żyją. I Bishop nie żyje, i Quara nie żyje. Czyli w sumie większość umarła. Większość przeżyła z tych, co chciałbym, żeby przeżyła. Okej. Chcesz mi towarzyszyć? Wspólnie udało nam się osiągnąć cel, choć nikt nie wierzył, że to możliwe. Ale wtedy mieliśmy wspólny cel. Teraz, gdy mój wróg został pokonany, w czym miałbym ci pomóc? Zarówno tobą, jak i mną kieruje poczucie obowiązku, by wypełnić zło, gdy zagrożone jest czyjeś życie. W tym przypadku nie chodzi tylko o życie, ale i duszę. Okej. Kiedy osiągnąłem swój życiowy cel, czuję się pusty w środku. Znów mieć ideę, dla której warto się poświęcić, to coś, czego bym nie odmówił. Dobrze, zostanę tu, dopóki nie załatwisz wszystkich spraw na tej uczelni. Co potem, porozmawiamy o tym kiedy indziej. Okej, nie mogę go kliknąć. To znaczy, że on jest tylko jakimś nędzarzem, który tak jakby mi pomaga. Osłaniać mnie! Wszyscy. No dobra. To znaczy, że musimy pójść w tej chwili do Pantotemona, jak on się nazywał, nie pamiętam. Powiedzieć mu o tym, że potrzebujemy dusz. I może to coś nam pomoże? Jeszcze jest esencja ognistej postaci. Dobrze, to w takim razie będzie koniec tego odcinka. W następnym odcinku postaramy się załatwić to, co mamy do załatwienia, czyli Biesom damy tę duszę, która jest sprzeczna. I nie wiem, co mamy zrobić z ostatnią duszą. Nie wiem, gdzie ona może być jeszcze.
Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.